Jesteśmy na targach rolniczych w Bednarach, rok 2016. Proszę Państwa, w tym roku zaprezentowaliśmy na naszym stoisku dwie przyczepy. To są to przyczepy PWT-16 i PWT-18, przyczepy wywrotu trójstronnego. Stoję obok przyczepy, która wyposażona jest opcjonalnie w drzwi, burty portalowe otwierane łącznie ze środkowym słupkiem, który jest wyciągany. I za pomocą tego możemy wstawiać różnego rodzaju duże przedmioty, które chcemy później przewodzić na inne miejsce. Każda z naszych przyczep jest wyposażona w profil aluminiowy wraz z uszczelką gumową, która jest oczywiście wymienna i gwarantuje to 100% szczelność podczas przewożenia materiałów sypkich, takich jak rzepak i inne. Zastosowanie wysokojakościowych materiałów stali
powoduje to, że masa naszych przyczep jest stosunkowo niska i niższa od przyczep konkurencyjnych, co umożliwia wyższą ładowność danej przyczepy. Lakierowanie tej przyczepy odbywa się w nowoczesnych komorach lakierniczych. Niektóre z tych elementów bardziej podatne na uszkodzenia są lakierowane proszkowo. Stoję teraz przy przyczepie PWT-16 o ładowności 12 ton. Wyposażona jest w sypy boczne, które podczas jednego pociągnięcia za dźwignię uchylają całą burtę oraz otwierają się sypy boczne, które umożliwiają wysypywanie płodów rolnych dalej od kół. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Ładowność PWT-16 wynosi ponad 12 ton. Sama przyczepa PWT-16 waży niespełna 3900 kg. Jak wcześniej mówiłem, są one dużo lżejsze od przyczep konkurencyjnych. Proszę zauważyć szerokość kół, jakie są zainstalowane, rozstaw kół i rozstaw osi naszych przyczep. Sprawia to, że te przyczepy się dużo lepiej prowadzą po drodze od zwykłych tradycyjnych. Zarówno przyczepa PWT-16, jak i PWT-18 mają identyczną ramę dolną, której rozstaw osi wynosi 3720 mm.